jesteśmy we dwie. Ja się nazywam Katarzyna Jaśko. I ja się nazywam Joanna Grzmała-Moszczyńska. I pracujemy w Instytucie Psychologii i zajmujemy się w swojej pracy badawczej właśnie psychologią aktywizmu. Więc jak słyszałyśmy o tym kursie i zostałyśmy zaproszone do niego, to bardzo się ucieszyłyśmy. Mamy nadzieję, że to, co Państwu tutaj pokażemy i też te lektury, które Państwu wysłałyśmy wcześniej, że to będzie użyteczne, jakoś się będzie wpasowało całość tego kursu. Więc ja może przejdę do naszego testu i mianowicie udostępnienia. Dobra, zakładam, że Państwo teraz już widzą moje slajdy. Jakieś potwierdzenie tego by było... Widać. Wszystko. Dobra, to jeszcze... Nie chciałam przejść na ten. Dobra. No dobrze, no to tematem dzisiejszego spotkania jest właśnie psychologia aktywizmu i pomyślałyśmy o tym, żeby ją zrealizować właśnie w takich dwóch częściach. Pierwsza część będzie bardziej wykładowa i tutaj się podzielimy z Państwem tym, co wiemy, co psychologia czy nauki społeczne mówią o tym, co motywuje ludzi do zaangażowania się w aktywizm. W aktywizm różnego rodzaju, ale starałyśmy się też przygotowując ten wykład pokazać, jak pewne ogólne prawidłowości mogą wyglądać w kontekście szczególnie aktywizmu klimatycznego. To jest zaplanowane jako część wykładowa, ale oczywiście jak mają Państwo albo jakieś pytanie, albo komentarz, można go albo wpisać na czacie, albo po prostu przerwać. Nie ma na nas dużo, więc to nie powinien być problem i po prostu na bieżąco możemy też pewne rzeczy rozwinąć, na przykład w kontekście właśnie aktywizmu klimatycznego. I w drugiej części pomyślałyśmy sobie, że spróbowałyśmy zaaplikować to, czy spróbowałyśmy poprosić Państwa, żeby Państwo zaaplikowali to, o czym Państwo czytali, czy o czym będziemy mówić w tej pierwszej części, do konkretnie problemu aktywizmu klimatycznego w czasach takich, jakich się niestety znajdujemy, które no nie pozostają bez wpływu na to, jak ludzie się będą organizować w tych kwestiach klimatycznych. Więc zarówno jakby w tym czasie teraz, w trakcie pandemii, jak i jakiś dający się do przewidzenia rzeczywistości po pandemii, czy ta sytuacja powinna jakoś zmodyfikować działania aktywistów klimatycznych. Więc chciałbyśmy się wspólnie zastanowić, jakie zagrożenia, jakie być może również jakie szanse w tej sytuacji można wykorzystać do tego, żeby ten aktywizm, żeby do tego aktywizmu klimatycznego motywować. To taki jest plan i mamy nadzieję, że się on uda się go zrealizować z sukcesem. No i chciałabym zacząć od tego, jakby, czym jest w ogóle zaangażowanie polityczne i też jaka jest jego skala. Bo z jednej strony no, tutaj są przykłady, niektóre niestety bardzo, że tak powiem, aktualne, niektóre może bardziej odległe w czasie, niektóre związane z aktywizmem klimatycznym, niektóre z innymi rodzajami spraw, ale to są na pewno takie kwestie, które w bardzo dużym stopniu przyciągają uwagę mediów. Więc jak dzieje się gdzieś jakiś masowy protest, demonstracja, ludzie się organizują, no to jest duża szansa, że śledząc wiadomości o nich usłyszymy, nawet jeśli nie jesteśmy osobami, które bezpośrednio się w to angażują. Ale pytanie jest takie, czy ten obraz aktywizmu i zaangażowania politycznego, który czerpiemy z mediów, jak on się ma do jakby skali tego zaangażowania ogólnie w populacji? Ponieważ wiele z tych spraw, o które aktywiści walczą, no żeby udało się je zrealizować sukcesem, no to potrzebne jest poparcie czy zaangażowanie bardzo dużej grupy osób. Więc pytanie, czy można na to zaangażowanie liczyć? Więc tutaj mamy pierwsze pytanie do Państwa. Spróbujemy tutaj techniki użyć dodatkowej do tego, żeby spróbować oszacować skalę zaangażowania politycznego. I tutaj będziemy w stanie, że tak powiem, porównać nasze intuicje z tym, jak wygląda poziom tego zaangażowania. Ponieważ tutaj chcieliśmy zaraz Państwu pokazać dane z badania dane zebrane w 14 krajach różnych kontynentów dotyczące udziału w różnych formach aktywności politycznej, czyli od takich bardzo podstawowych typu wybory, do uczestnictwa w wydarzeniu w ramach jakiejś kampanii politycznej, wolontariat w organizacji na rzecz właśnie jakichś kwestii politycznych, komentowanie decyzji politycznych online, udział w proteście bądź demonstracji i przekazywanie pieniędzy na rzecz organizacji społecznej. Więc to jest jedno pytanie. Tutaj jak Państwo pójdą na tą stronę i piszą ten kod, który mam nadzieję, że jest widoczny, to powinny się Państwu te pytania pojawić.
I byli Państwo poproszeni o zaznaczenie sobie odpowiedzi na skali od 0 do 100, czyli od 0, czyli nikt się w to działanie nie angażuje, 100, wszyscy ludzie się w to działanie angażują. To będzie pierwsze pytanie, a myślę, że jak Państwo przejdą do drugiego pytania, które tam też się powinno ukryć, to będzie lista kilku spraw, takich jak na przykład słabo funkcjonująca opieka zdrowotna, albo szkoły o niskiej jakości, albo korupcja polityczna, czy nadużycie władzy przez policję. Jakby Państwo z tych chyba, z tego co pamiętam, 6 spraw, wybrali 3, które według Państwa najsilniej mobilizują ludzi do działania, mają potencjał taki, że najsilniej mobilizują ludzi do działania. Czyli jeśli już ludzie mają się, mieliby się zmobilizować na rzecz jakiejś sprawy, to która z tych spraw byłaby taką sprawą, która może najskuteczniej by to była w stanie zrobić? Mogę zapytać, przepraszam, bo ja dla tych, którzy trochę przeczytali tej fragmentu, to chyba to jest analogiczne. Czy uczestniczyć, czy nie? Proszę? W tej ankiecie. Czy uczestniczyć w tej ankiecie, jeżeli przeczytało się ten fragment? Proszę bardzo. Znaczy, my jakby nie chodzi nam o to, żeby uchwycić tylko błędne odpowiedzi, więc jak najbardziej, jak ktoś ma już wiedzę na temat tego, to można się tą wiedzą podzielić. To byłoby nawet, że tak powiem, pożądane, prawdę mówiąc, że ktoś ma trafny ogląd na te pytania po przeczytaniu książki. Także nie trzeba się wstydzić swojej wiedzy i można ją tam wyrazić. Rozumiem, że wszystkim działa ten kod i ta strona i nie ma technicznych problemów. Działa. Wydaje mi się, że brakuje ostatniego pytania, ponieważ jest skala, natomiast nie ma pytania przed nią. Tak, czy tam ma być jakieś pytanie? To ostatnie, czy... Nie, przepraszam, ostatnie nie. To jest... Nie. To jest jakiś techniczny błąd. Czy tam ma się pokazać jakiś drugi slajd po zakończeniu odpowiedzi? No powinien być drugi slajd. Już jest, dobra, już jest, przepraszam, zawalił mi internet. Tak, czyli powinien być dwa slajdy, jeden pytanie o rozpowszechnienie działań, różnych działań politycznych i drugi o te sprawy i tam prośba o zaznaczenie 3. Przepraszam, tylko ja miałam problem, żeby zaznaczyć 3, bo jakby ja mogłam tylko jeden zaznaczyć opcję i potem jak przeskakiwało, jakby wysłałam tylko z jedną. A proszę spróbować jeszcze raz. U mnie tak samo. A teraz? Czy już po prostu się... Dobra, najpierw... A, tylko jedno. Teraz już OK. Teraz już jest OK. Teraz wiele opcji właśnie. Wysłałam. Nie, ja po prostu nie zaznaczałam jakiejś opcji wcześniej, więc, ale teraz już powinno zadziałać. Dobra, czy ktoś jeszcze z Państwa uzupełnia? Czy już się wszystkim udało? Bo zakładam, że nikt już nie uzupełnia. To ja teraz zmienię opcję udostępniania.
nie możemy zobaczyć odpowiedzi. Teraz mam nadzieję, że Państwo widzą odpowiedzi. Więc to są odpowiedzi na pierwsze pytanie, jak bardzo rozpowszechniane są te działania polityczne. No i tutaj widzimy, że jest 48%, pół na pół mniej więcej oszacowanie udziału w wyborach. Pozostałe, z tych pozostałych 43% komentowanie decyzji politycznych online. Mniej więcej 1/4 wolontariat, uczestnictwo w wydarzeniach w ramach kampanii, udział w proteście, 27% przekazania. Czyli mniej więcej 1/4 osób zaangażowana w te cztery działania i około połowy osób, może trochę mniej niż połowa, komentowanie i udział w wyborach. No dobrze, to zobaczmy. Zobaczmy w takim razie na wyniki. Dobrze, więc to są wyniki. Tutaj jest trochę wyższy odsetek niż to, co Państwo ocenili. Wydaje mi się, że to może wynikać z tego, bo faktycznie frekwencja, jak patrzymy nawet w różnych krajach, no w niektórych krajach na pewno jest niższa niż 80%, więc możliwe jest tak, możliwe, że osoby tutaj przeszacowują, czy podają wyższy procent, dlatego że chodziło o uczestnictwo kiedykolwiek, niekoniecznie w każdych wyborach. Ale pozostałe działania, szczególnie tutaj kontekst taki jak umieszczanie komentarzy, no to się trochę rozjeżdżamy z tym, co wynikałoby z tych badań. Większość osób tak naprawdę mówi, że nigdy by tego nie zrobiła. Tak, nie tylko 17% osób tylko to deklaruje angażowanie się w to działanie, ale większość osób jest zdecydowanie przeciwna temu działaniu. Tutaj jesteśmy, powiedzmy, zbliżony sposób, czyli udział w jakichś wydarzeniach bądź w organizacji jest mniej więcej 1/4, 30%, ale już protest 14%, przekazywanie pieniędzy 12%. Więc tutaj te działania, można powiedzieć, że większość ludzi w tym podstawowym formie zaangażowania, jakim jest głosowanie, bierze udział. Pozostałe działania są już no, znacząco niższe. Możemy tutaj popatrzeć też, jak to wygląda w różnych krajach. Jest jakaś wariancja między krajami, ale na przykład w Polsce, jeśli chodzi o udział w demonstracji, to jest poniżej 10%. I nie jest to specjalnie jakoś niżej lub wyżej niż w innych krajach, no poza tutaj takimi odstającymi krajami, które mają wyższy poziom zaangażowania, jak Francja, Hiszpania. Dobrze, zobaczmy teraz na sprawy, które nas mobilizują. Oj, to jest najpierw sprawy, które Państwo głosowali. Dobrze, bo jak Państwo popatrzą na sprawy, które oceniają Państwo za mobilizujące do działania, to tu może nie do końca to widać, ale wybierają Państwo 12 osób z 23, czyli mniej więcej połowa osób. Dyskryminacja, nadużywanie władzy przez policję, wolność słowa. Tak, to by były nasze trzy sprawy, które sądzimy, że nas, że mobilizują ludzi najsilniej. Niespecjalnie słabo działający system opieki zdrowotnej, szkoły w ogóle. Tak, tak, tak jest nasze odczucie. No to zobaczmy, co pokazują badania. To są dane z 14 krajów. Na niebiesko zaznaczone są sprawy, które są takim głównym, najczęściej wybieraną opcją. I widzimy, że tutaj opieka zdrowotna to jest coś, co dominuje w większości krajów. Tak? Drugie to jest bieda i słabej, niskiej jakości szkoły. Tak? Czyli takie rzeczy jak korupcja, dyskryminacja czy wolność słowa, aczkolwiek tutaj faktycznie w Polsce jest drugim w kolejności powodem, który ludzie mówią, że byłbyś w stanie zmobilizować do zaangażowania się. Polska ogólnie tutaj niespecjalnie jakoś bardzo wysoko wypada w skłonności do zaangażowania się, ale nie są to sprawy, które być może intuicyjnie by nam przychodziły do głowy jako takie, które większość ludzi, którzy jak widzieliśmy przed chwilą,
się nie angażuje w demonstrację. Jeśli już mieliby się zaangażować na rzecz czegoś, to deklarują, że byłyby to właśnie takie sprawy jak opieka zdrowotna, czy edukacja, czy bieda, czy walka z biedą. Więc wydaje się, że to jest jakby przynajmniej ciekawy taki wgląd w to, co być może nie jest tym, co intuicyjnie się nam wydaje, że mobilizuje ludzi, czy co, jak patrzymy na to, co mobilizuje, to nie są to rzeczy, które najczęściej wyciągają ludzi na ulicę. No dobrze, ale główny jakby punkt, po co to Państwu pokazujemy, jakby taki, chcieliśmy zacząć od tego, że zmiana społeczna, czy demonstracje i protestowanie, aktywizm na rzecz zmiany społecznej, mimo tego, że być może jak oglądamy, czytamy gazety, oglądamy wiadomości, wydaje się taki bardzo wyrazisty, przykuwający uwagę i być może powszechny, to de facto jak patrzymy na statystyki, to zobaczymy, że wiele osób w tym po prostu nie bierze udziału, tak? Co ogólnie zagraża sukcesowi też tych działań, jeśli większość ludzi nie partycypuje w tym. Więc pytanie, czemu ludzie nie partycypują? Mimo tego, że większość tego wykładu będzie o tym, dlaczego ludzie się angażują i co ich motywuje, to dobrze jest zacząć od takiej obserwacji, jakby refleksji nad tym, co powstrzymuje ludzi przed zaangażowaniem. Więc są badania nad właśnie taką tendencją do konserwatyzmu, do tendencji do wspierania status quo, które pokazują, że na szereg różnych takich procesów psychologicznych, czy to poznawczych, czy motywacyjnych, czy emocjonalnych, sprawia, że ludzie są bardziej skłonni do tego, żeby akceptować rzeczywistość, która jest, nawet jeśli ta rzeczywistość nie jest specjalnie satysfakcjonująca, nawet jeśli nie jest zawsze postrzegana jako bardzo najbardziej sprawiedliwa i idealna. Częściowo jest to, wynika z tego, że status quo jest znane, więc zaspokaja taką potrzebę przewidywalności. Wiemy, jak myśleć o tym, jak jest, podczas gdy myślenie o alternatywach, o tym, jak mogłoby być, jakie są inne opcje niż te, które już są, jest trudniejsze poznawczo, jest mniej dostępne. Nie traktujemy tego jako taką domyślną opcję, od której zaczynamy. Tak? Czyli jest łatwiejsze też do kwestionowania. Jak ktoś przychodzi z propozycją wprowadzenia zmian, w rzeczywistości to częściej jest on jakby traktowany z taką podejrzliwością, niż jak ktoś broni istniejącego status quo. Też mamy taką tendencję do utożsamiania tego, jak jest, z tym, jak powinno być. Więc łatwiej nam jest przyjąć znany stan rzeczy, niż łatwiej jakby poddajemy krytyce coś, co dopiero mogłoby być. I te różne procesy powodują, że status quo lepiej zaspokaja taką potrzebę bezpieczeństwa, więc szczególnie na przykład w czasach kryzysu, które ewidentnie mamy teraz, taka tendencja do tego, żeby być bardziej konserwatywnym, bardziej skłonnym do wspierania istniejących struktur może się nasilać. Nie mówimy, że u wszystkich, ale na pewno części osób, które szczególnie mają taką silniejszą potrzebę bezpieczeństwa. I też taki inny mechanizm generalnie dużego optymizmu co do tego, jak moje własne życie się potoczy, jak społeczeństwo się będzie rozwijać, może skłaniać ludzi do tego, żeby nie wprowadzać zbyt radykalnych zmian, ponieważ mogą myśleć, że nawet jeśli teraz nie jest satysfakcjonujący stan, no to być może nie będzie gorzej, a prawdopodobnie będzie lepiej. Tak? Czyli to są takie tendencje, takie skłonności, które raczej utrwalają istniejący porządek rzeczy, niż go kwestionują. No co nie zmienia faktu, że jak popatrzymy znowu na historię, to widzimy przypadki i przykłady zmian społecznych, często bardzo dramatycznych, często dziejących się w bardzo krótkim okresie czasu. Więc pytanie, co pozwala tym zmianom zajść i jakie procesy działają na rzecz tego, że ta zmiana, mimo tego, że trudna, to jednak występuje. Ale zanim przejdziemy do konkretnych mechanizmów, to chcieliśmy pokazać Państwu taki krótki filmik. Jest to film z kampanii Berniego Sandersa z 2016 roku, więc mogą Państwo pomyśleć o tym jako o reklamówce, ale to jest bardzo dobra reklamówka pokazująca konkretną zmianę społeczną. Więc trwa 2 minuty i... Będzie dobrym punktem wyjścia. Najpierw Państwo widzą to. If you and I were sitting here 10 years ago, not decades ago, but 10 years ago, and I said to you, you know, Chris, I think in 2015,
a gay marriage will be legal in right. any state in this country, what would you have told me? People in the room would have said, you are crazy. You would have told me I'd be crazy, right? 59% oppose gay marriage. 38 states have already passed laws banning same-sex marriage. Because of the struggle of people in the gay community and their allies, we have radically transformed that culture. President Bush's call for a constitutional amendment to ban same-sex marriages was met with quick protests in California. All of these people are taking a fight to the court of public opinion. Gay rights advocates say they'll fight all the way to the Supreme Court. Get this, let's get right to it. It found that 59% of Americans now support same-sex marriage. Not only the number, but look at the trend. That historic Supreme Court decision legalizing same-sex marriage across the land, and it's profound. In many ways, reflecting the huge societal shift of the last 20 years. What about the civil rights movement? What about the women's movement? It always happens when millions of people demand change. Workers demanding a $15 an hour minimum wage. You're seeing in Los Angeles, in San Francisco, people raising the minimum wage to $15 an hour. Would anybody here have believed that in a period of 5 years, California, Oregon, New York State, and other cities would have done it? Nobody would have believed that. No. You know who did that? You know who started it? You did. You make change not by sitting down with Mitch McConnell. Yeah. You make change when millions of people in this country demand change. That's the way change has always been. What happens when an idea catches fire, when people see the justice of that idea, it moves very, very quickly. When millions of people stand up and fight, they win. Dobrze, może ten ostatni... Fragment nie musi być dla Państwa najbardziej przekonujący w świetle ostatniej rezygnacji z kampanii prezydenckiej, ale o tym też powiemy, jak na ilu różnych poziomach można operacjonalizować sukces w wprowadzaniu zmiany społecznej. W każdym razie ta reklama pokazaliśmy ją dlatego, że ona się obrazuje taki po prostu historię sukcesu pewnej zmiany społecznej, tak? Czyli w wielu przypadkach, jak mówimy o aktywizmie i o walce na rzecz zmiany społecznej, no to jest historia, wygląda raczej tak, że no daleko jesteśmy od tego sukcesu, podczas gdy tutaj faktycznie w bardzo krótkim okresie czasu udało się wprowadzić bardzo dużą zmianę opinii publicznej, za którą poszły konkretne działania w tym obszarze. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, co dokładnie w tej historii się być może przyczyniło do takiego dużego sukcesu w relatywnie krótkim czasie, to tutaj jest polecamy taki odcinek podcastu, który jest konkretnie poświęcony temu, tej zmianie społecznej. Tu jest bardziej artykuł już naukowy też opisujący go, ale ten artykuł jest wspomniany w tym podcaście, także tutaj zostawiamy. Załadujemy gdzieś te materiały, to ktoś z Państwa zainteresowany, to można sobie o tym więcej posłuchać. A teraz przechodząc już do tego w takim razie, co motywuje ludzi do zaangażowania się w działania polityczne. I zanim przejdziemy do takich bardziej konkretnych przykładów badań, czy mechanizmów, czy konkretnych sytuacji, które ilustrują te mechanizmy, to chcieliśmy tutaj przedstawić taki ogólny model, czy zarys tego, jak myślimy o zaangażowaniu politycznym. Jakie aspekty tej sytuacji według nas należy wziąć pod uwagę, analizując motywację, czy usiłując motywować innych, czy siebie do działania na rzecz jakiejś sprawy. I ta perspektywa, którą tutaj proponujemy, to jest właśnie taka perspektywa z psychologii motywacji tak naprawdę, nawet nie z psychologii politycznej. I to jest taka perspektywa, którą teoretycznie można by zastosować do wielu różnych celów, które mamy w życiu. My ją aplikujemy do aktywizmu i do celów politycznych, ale te prawidłowości, które tutaj są, no to one są uniwersalne. I to generalnie sprowadza się do tego, że jeśli pomyślimy o sprawie politycznej, jako o pewnym celu, to ludzi motywują cele, które są dla nich ważne i które są ważniejsze niż ich inne cele. Tak, czyli pytanie na przykład, kogo zmotywuje cel, jakim jest przeciwdziałanie zmianom klimatu, no to pytanie byłoby takie, na ile dla danej osoby ważny jest ten cel i w jakim stopniu jest on ważniejszy, jak on się ma do innych celów, które ta osoba też ma, prywatnych celów czy grupowych celów, ale czy ten cel jest na tyle ważny, żeby ta osoba chciała inwestować swój wysiłek. Oprócz samej wagi celu będziemy też mówić o tym, że
ważne cele to jedno, ale też musimy mieć takie oczekiwanie, że ten cel jest możliwy do realizacji. Czyli jakie cele uważamy za niemożliwy, nierealistyczny, to bardzo mało osób, nie mówimy, że nikt, ale bardzo mało osób zmobilizuje ten cel. No i po drugie, drugim aspektem tej sytuacji, no to jest oczywiście samo działanie, tak? Czyli co ja muszę zrobić, żeby osiągnąć ten cel, tak? I teraz, czy to działanie, po pierwsze, na przykład demonstracja, czy ja uważam, że to działanie służy tej sprawie? Czy jeśli zorganizujemy demonstrację na przykład na 10 tysięcy ludzi, albo czy jak będziemy strajkować dla klimatu, czy to działanie ma szansę osiągnąć, pomóc mi osiągnąć ten cel? Czyli to jest pytanie o instrumentalność konkretnego działania. Czy jak podpiszę petycję, to czy to się przyczyni do realizacji tego celu? Czy jak zacznę strajk głodowy, to osiągnę cel? Czy jak użyję przemocy, to osiągnę cel? Więc to jest pytanie o to, czy dane działanie, nawet jeśli uważam, że sprawa jest ważna i nawet jeśli myślę, że możemy, jesteśmy w stanie ją osiągnąć, to za pomocą jakich środków ja rozważam, jakie środki ja rozważam do tego, żeby tą sprawę osiągnąć? No i ostatnie oczywiście pytanie, czy ja w ogóle jestem w stanie zaangażować się w to działanie? Czyli ja nawet mogę sądzić, że na przykład zmiany klimatyczne, protest przeciwko zmianom klimatycznym jest ważny. Myślę, że jest do osiągnięcia. Myślę, że działanie polityczne, które temu by służyło, to jest na przykład strajk głodowy. Może, ja nie będę się tu... Ale ktoś może mieć takie przekonanie, ale on się nie podejmie tego działania, jeśli on sądzi, że on nie jest w stanie wykonać go osobiście. Więc w tym sensie są po prostu cztery pytania. Czy to jest ważna sprawa? Czy to jest sprawa możliwa do osiągnięcia? Czy to konkretnie działanie służy tej sprawie? I czy ja osobiście mogę wykonać to działanie? Tak? No tutaj do tego dochodzi jeszcze taka kwestia oczywiście kolektywna. To znaczy, że na przykład ja mogę wykonać... Uważam, że protest służy tej sprawie, sprawa jest ważna, sprawa jest możliwa do osiągnięcia, ja mogę pójść na protest, ale jeszcze pytanie jest, czy inni ludzie też pójdą na protest, tak? Czyli te sukces tej sprawy zależy nie tylko od mojego indywidualnego zachowania w wielu przypadkach, ale też zależy od zachowania innych osób. Czyli to jest taka mapa tego, jak można myśleć o aktywizmie, jako o zachowaniu, które jest nakierowane na osiągnięcie jakiegoś celu. I w związku z tym ten cel powinien być, tak jak powiedzieliśmy, postrzegany jako ważny. I teraz z czego wynika ważność tej sprawy? I o tych punktach powiemy, zaraz powiem trochę więcej, ale w ramach takiego zapowiedzi, no to mogliśmy powiedzieć, że sprawa jest postrzegana jako ważna, jeśli wzbudza nas poczucie niesprawiedliwości, takie poczucie deprywacji, że coś jest, coś głęboko niesprawiedliwego się dzieje i w związku z tym wymaga to działania, żeby tą niesprawiedliwość rozwiązać. To poczucie sprawiedliwości może dotyczyć mnie osobiście, ale może dotyczyć mojej grupy. Może dotyczyć grupy obcej, jeśli empatyzuje się z ofiarami tej niesprawiedliwej sytuacji, tak? Czyli to pozwala nam działać w solidarności z innymi osobami, nawet wtedy, kiedy ta sytuacja nie dotyczy nas. Nie wiem, czy to się da jakoś wyciszyć, czy tylko ja słyszę. Oprócz tej sytuacji właśnie empatyzowania z ofiarami, możemy też działać na rzecz sprawy, w której być może nie mamy kontaktu bezpośredniego z ofiarami, ale która uderza w nasze wartości moralne i w związku z tym motywuje nas to, że wiąże się ona właśnie z czymś, co jest dla nas centralne i fundamentalne. I też powiemy trochę o takiej motywacji wewnętrznej do angażowania się w aktywizm, dlatego że ze względu na to, jak zaangażowanie powoduje, że się czujemy. Drugi aspekt, czyli nie tylko waga, ale też oczekiwanie sukcesu i to, czy wiemy, jaki konkretnie sposób powinniśmy działać, żeby ten sukces osiągnąć. Dobrze, czyli przechodząc do tego pierwszego ważnego aspektu, czyli waga sprawy. Tak? Muszę sądzić, że waga, na przykład przeciwdziałanie zmianom klimatu, czy poprawa sytuacji kobiet, czy przeciwdziałanie dyskryminacji, pomoc uchodźcom, że to jest naprawdę ważne i że to jest ważniejsze niż moje inne sprawy. Więc z czego wynika ta waga? Tak jak powiedzieliśmy, po pierwsze z takiej niesprawiedliwości i poczucia, że coś niesprawiedliwego się dzieje. Teraz z czego może wynikać ta ocena niesprawiedliwości? Tutaj taki cytat w ramach ilustracji, a zaraz przejdziemy do badań, które w systematyczny sposób tą obserwację testowały. Czyli takiej obserwacji, że nawet, że stan,
Dobrze, ja może po prostu przeczytam i potem go zinterpretuję. Najpierw skoncentrujmy się na małym domu, o którym Mark pisał. Najmniejszy nawet dom zaspokaja wszystkie społeczne wymagania stawiane mieszkaniu, dopóki otaczające go domy są również małe. Teraz jeśli obok małego domu stanie pałac, to jest nasza wizualizacja pałacu, to domek skurczy się do wielkości chaty. I mieszkaniec stosunkowo małego domku będzie się w swoich czterech ścianach czuł coraz niewygodniej, coraz bardziej niezadowolony i przygnębiony. Jeśli sąsiedni pałac będzie się piął w górę w równym lub jeszcze większym stopniu. Więc to pokazuje siłę porównań społecznych. Dlatego jak czujemy się z swoją sytuacją, swoim życiem, kiedy dochodzimy do wniosku, że ono jest satysfakcjonujące bądź nie jest satysfakcjonujące. I to, z kim porównujemy naszą sytuację, decyduje w dużej stopniu o tym, czy właśnie czy uznamy naszą sytuację za okej bądź nie okej. I to była ilustracja taka anegdotyczna, a to jest już przechodząc do badań systematycznych, no to badania to jest taka dosyć jedna z pionierskich prac podsumowująca uwarunkowania rewolucji społecznych, czy właśnie takich przewrotów w dużej mierze przemocowych, które miały na celu wprowadzenie jakiejś zmiany społecznej. No i to, co ta książka, analizując różne historyczne przykłady, skonkludowała, to to, że motywujące jest nawet nie tyle taki absolutny poziom deprywacji, czyli niekoniecznie taki poziom biedy, ubóstwa, który jest na takiej skali absolutnej po prostu niski, ale szczególnie motywujący jest rozbieżność między tym, gdzie jesteśmy, co mamy, a tym, co uważamy, że na co zasługujemy, czy tym, co mają na przykład inni, którzy są w takiej samej, teoretycznie powinni być sytuacji jak my. I ta rozbieżność, ta relatywna deprywacja, która oczywiście jest subiektywna, a niekoniecznie musi być obiektywna, czyli może jej nie być nawet wtedy, kiedy obiektywnie znajdujemy się w sytuacji deprywacji, a może być nawet wtedy, kiedy obiektywnie znajdujemy się nie znajdujemy się w tej sytuacji deprywacji, motywuje nas do zaangażowania się na rzecz sprawy kolektywnej. I ta konkluzja o tym, że jesteśmy w stanie właśnie relatywnej deprywacji, wynika z kilku kroków, więc dobrze sobie zdać sprawę z tego, jakie te kroki są, żeby też zrozumieć, dlaczego właśnie czasem nawet w sytuacji obiektywnej deprywacji ludzie nie dochodzą do tej konkluzji o relatywnej deprywacji i nie motywuje ich to do działania. Więc żebyśmy uznali, że nasza sytuacja wymaga jakiegoś działania, no to najpierw musimy się zaangażować w porównania pomiędzy naszą sytuacją, a sytuacją innych osób, które są podobne do nas i musimy porównać te wyniki, na przykład, które my uzyskujemy, nie wiem, zarobki, które my uzyskujemy, z tym, co, jeśli mówimy na przykład o nierównościach ekonomicznych, z tym, w jakiej sytuacji znajdują się inni. I jeśli na skutek tego porównania dojdziemy do wniosku, że znajdujemy się w gorszej sytuacji, no to już jest pierwszy krok do tego, żeby skonkludować, że jesteśmy w tej sytuacji relatywnej deprywacji. I tutaj zaznaczyliśmy nierówności ekonomiczne, ponieważ nierówności ekonomiczne są takim dobrym przykładem tego, że mimo tego, że na przykład obiektywnie one są, tak jak porównamy skalę wynagrodzeń w jakimś konkretnym kraju i zobaczymy, że na przykład jest bardzo duża skala tych nierówności, wcale to nie znaczy, że ludzie postrzegają je w taki sposób. Są badania, które na przykład w kontekście amerykańskim pokazują, że ludzie zapytani o to, poproszeni o to, żeby oszacowali, jak duże są nierówności ekonomiczne między najlepiej i najgorzej zarabiającymi, znacząco niedoszacowują skali tych nierówności. Więc jeśli na tym etapie niedoszacowujemy skali naszej deprywacji, no to ma to też mniejsze szanse do tego, że spowoduje poczucie relatywnej deprywacji. W kolejnym kroku, to co jest ważne, to to, żeby ta sytuacja, która jest postrzegana jako nierówna, była jednocześnie oceniana jako niesprawiedliwa. I znowu to jest taki przykład, który chyba też użyliśmy w książce, że są takie nierówności w społeczeństwie, co do których zgadzamy się, że one są uzasadnione i usprawiedliwione. Tak? W tym sensie, że na przykład głosowanie przez osoby poniżej 18 roku życia nie prowadzi do rewolty 8-latków domagających się prawa głosu. Więc są takie nierówności, na przykład w dostępie do pewnych praw, które nie budzą sprzeciwu i które nie prowadzą do właśnie złości czy jakichś innych negatywnych emocji. To oczywiście może też mieć miejsce w odniesieniu do innych nierówności, na przykład nierówności ekonomicznych, tak? Czyli osoby, które na przykład sobie usprawiedliwiają nierówności ekonomiczne, tłumacząc sobie, że bogaci są, ludzie są po prostu bardziej kompetentni, zmotywowani, ciężej pracują, a biedni ludzie są bardziej leniwi i w związku z tym
w taki sposób rozwiązują sobie ten problem nierówności w zasobach, również nie będą odczuwali złości i innych negatywnych emocji związanych z niesprawiedliwością, bo oni po prostu nie dojdą do wniosku, że tam jest jakakolwiek niesprawiedliwość. Natomiast jeśli to porównanie zrodzi ocenę, znaczy jeśli na skutek porównania dojdziemy do wniosku, że są nierówności i te nierówności nie są uzasadnione, są niesprawiedliwe, jest większa szansa do tego, że w takiej sytuacji ludzie zmotywują się do działania kolektywnego na rzecz redukcji tych nierówności, redukcji tej relatywnej deprywacji. I tutaj takie badania, które metaanaliza, która popatrzyła na ponad 200 badań w tym okresie prawie 50-letnim, na właśnie relacje pomiędzy relatywną deprywacją a skłonnością do zaangażowania się w różne zachowania zbiorowe, takie jak, nie wiem, zamieszki, czy podpisywanie petycji, czy dołączenie do strajku i tak dalej, pokazały, że ta korelacja nie jest jakaś bardzo silna, ale jest istotna statystycznie i w tym sensie im możemy wywnioskować, że w sytuacji właśnie relatywnej deprywacji jest większe prawdopodobieństwo zaangażowania się w kolektywne działania. Szczególnie silniejsza ta relacja była wtedy, kiedy ocenie deprywacji towarzyszyły właśnie te negatywne emocje, to wtedy było silniejsze przełożenie na działanie kolektywne. Warto też wspomnieć tutaj w tym kontekście, że ta relatywna deprywacja nie musi wynikać tylko z porównania z innymi grupami w tym samym momencie czasowym, ale też może być taką temporalnym porównaniem. Czyli możemy porównać, jak wygląda nasza sytuacja teraz z tym, jak wyglądała nasza sytuacja w przeszłości, albo jak wygląda nasza sytuacja teraz z tym, jak potencjalnie będzie ona wyglądała wtedy, kiedy się na przykład wydarzy coś, wobec czego protestujemy, co wydaje mi się, że to jest bardzo dobry niestety przykład tej oczekiwanej relatywnej deprywacji, który mobilizuje do działania, żeby jej zapobiec. Czyli pierwszym czynnikiem, który przyczynia się do tego, żeby sprawa była postrzegana jako ważna, to wtedy, kiedy ona wiąże się z jakimś poczuciem relatywnej deprywacji. Tak jak powiedziałam już wcześniej, nie zawsze to musi wynikać z naszej indywidualnej sytuacji, może to wynikać z sytuacji naszej grupy, tak? Czyli teoria tutaj w ramach psychologii społecznej, bardzo wpływa, teoria tożsamości społecznej mówi, że w wielu sytuacjach przechodzimy z takiego poziomu kategoryzacji na poziomie indywidualnym, gdzie każdy z nas ma pewne charakterystyki, jest niezależną osobą, do kategoryzowania osób na poziomie kolektywnym, kiedy myślimy o sobie i o innych osobach w kategoriach tożsamości społecznych, do których przynależymy. I wtedy, jeśli dochodzimy do wniosku, że grupa, do której przynależymy, jest grupą o niskim statusie, a jednocześnie te granice międzygrupowe są postrzegane jako nieuzasadnione, znowu niesprawiedliwe i też niestabilne, zwiększa prawdopodobieństwo do zaangażowania się w działania zbiorowe na rzecz zmiany tej hierarchii grupowej. Dlaczego też ta kategoryzacja społeczna ma znaczenie? Dlaczego to, że w pewnym momencie przestaje o sobie myśleć tylko jako o indywidualnej Katarzynie Jaśko, a zaczyna sobie myśleć jako, nie wiem, członkini grupy, na przykład kobiet, ma znaczenie? Dlatego też, że to może zmieniać atrybucje mojej sytuacji, tak? I to zaczynam widzieć, że na przykład źródłem moich osobistych problemów nie jest tylko to, jakim ja jestem człowiekiem, jakie mam charakterystyki, ale wynika z pewnych strukturalnych charakterystyk grupy, relacji międzygrupowych, tego, jak społeczeństwo jest zorganizowane. I to jest, wydaje się, dobrze to ilustruje ten cytat z takiego dokumentalnego filmu, który też polecamy o ruchu feministycznym, gdzie jedna z wywiadów, który jest w tym filmie, jest kobietą, która właśnie w latach 60. zaangażowała się w działalność grup feministycznych i ona mówi, że ja opisuję jej pierwszy kontakt z tą grupą, kiedy przyszła na jakieś spotkanie, jakby wstępnie zainteresowana, co tu się w ogóle dzieje i opisuję to w taki sposób, że nagle zrozumiałam, że nie jestem sama, że to, co wcześniej uważałam za swój indywidualny powód do wstydu, jest częścią jakiegoś większego kolektywnego doświadczenia i że problemy, które się odczuwa tylko dlatego, że się przydarzyły tylko mnie indywidualnie, jeśli w taki sposób o tym myślę, to prawdopodobnie one wynikają z mojej własnej winy. Natomiast jeśli widzę, i temu też służy ta właśnie rekategoryzacja, że to jest problem, który jest powtarzalny, który pojawia się
historiach innych osób z mojej grupy, to wtedy nie jest to tylko mój problem, tylko to jest problem społeczny czy szerzej polityczny. I tu warto wspomnieć o takim rodzaju tożsamości społecznej, który nazywany jest w literaturze właśnie upolitycznioną tożsamością społeczną, który poza tym aspektem właśnie przynależności do jakiejś grupy ma też ten aspekt związany z taką wrażliwością na relacje władzy w społeczeństwie, czyli że ta upolityczniona tożsamość społeczna to na przykład, tutaj można podać przykład tożsamości, nie wiem, kobiet i tożsamości feministek, gdzie tożsamość właśnie feministyczna wiąże się z tym rozpoznaniem relacji władzy między na przykład kobietami i mężczyznami w społeczeństwie i takie upolitycznienie tożsamości też wiąże się z takim wyczuleniem, czy może patrzeniem na społeczeństwo przez pryzmat tego, kto jest moim sojusznikiem, kto jest moim wrogiem, kto jest jakąś neutralną grupą, na którą musimy wpłynąć po to, żeby zmienić rozkład władzy w społeczeństwie. Więc w tym sensie to jest taka tożsamość społeczna, która oczywiście, tak jak inne tożsamości społeczne, wiąże się z taką świadomością przynależności do grupy, ale dodatkowo ma jakby jej silnym komponentem jest taki fokus właśnie na relacjach władzy w społeczeństwie, relacjach władzy między różnymi grupami, statusu, kto ma nad kim kontrolę, kto może pomóc zmienić tę relację władzy i relację kontroli. Czy jakieś pytania może mają Państwo do tego, co do tej pory się tutaj pojawiło? Czy nie? Czy wszystko jest jasne? Na przykład nie straciłam połączenia 10 minut temu. Zakładam, że wszystko jest jasne. Czy może jakieś potwierdzenie? Tak. Nie, tak się zażartowałam o tym, że straciłam połączenie, a potem się nie odsuwa. Dobrze, ale może też trochę możemy przyspieszyć. To, co jest, czyli do tej pory widzimy waga problemu, tożsamość grupowa. Warto wspomnieć o tym, że angażujemy się w działania kolektywne nie tylko na rzecz własnej grupy, ale też solidarności z grupami obcymi, na przykład pod wpływem większej empatii czy pod wpływem przyjmowania perspektywy innych osób. Tutaj taka szczególna sytuacja, czy taka sytuacja, o której warto pamiętać, mianowicie budowanie koalicji między różnymi grupami nieuprzywilejowanymi. Znowu kolejna rekomendacja filmowa, Państwo nie widzieli, to polecamy. Ten film, który właśnie opowiada historię sojuszu między grupami, które się znajdują w nieuprzywilejowanej sytuacji i pomagają sobie nawzajem. Może temu pomóc taka rekategoryzacja na wyższym poziomie, czyli my rozumiemy tą drugą grupę, ta druga grupa rozumie nas, dlatego właśnie, że wspólnie doświadczamy tych sytuacji nieuprzywilejowania, ale to jest też taki wątek, który tutaj warto pamiętać o tym, na przykład budując jakieś sojusze, budując koalicje między różnymi grupami działającymi być może na rzecz innych celów, ale które mogą się wspierać nawzajem, bo te cele nie są ze sobą sprzeczne. Ja tylko się tutaj na moment wtrącę, że szczególnie ta rekategoryzacja do wspólnej, nadrzędnej grupy może być użytecznym narzędziem w przypadku aktywizmu klimatycznego. I to jest to, o czym na przykład mówi dużo Naomi Klein, że w momencie, w którym stoimy na progu, no albo to już się dzieje, katastrofy, musimy połączyć nasze różne działania, połączyć nasze siły i wysiłki różnych grup, które do tej pory działały na rzecz różnych spraw, po to, żeby wspólnie stawić, jako ludzkość, stawić czoło temu wyzwaniu. No i to chyba ostatni, przedostatni element, który też przyczynia się właśnie do, który może być może szczególnie użyteczny w kontekście, a nie, to jeszcze powiem o jednej rzeczy, której tutaj nie wspomniałam, ale tak mi się przypomniało, jak ty powiedziałaś, Asia, o tej, co może być użyteczne w kontekście aktywizmu klimatycznego, że takim rodzajem też identyfikacji, który może nie jest taki najbardziej oczywisty, ale który warto wspomnieć w tym konkretnym problemie, to jest identyfikacja z całą ludzkością. I w tym sensie są badania, które pokazują, że można to spróbować wzbudzić tak eksperymentalnie, w sensie zwiększyć takie poczucie, że my wszyscy jesteśmy w tej sytuacji razem, że jakby takie podziały na
nie wiem, Polaków, Niemców, Chińczyków i tak dalej, może jakby powinny zblednąć w sytuacji konfrontacji z problemem, który dotyka nas wszystkich. Jasne, że nie dotyka nas wszystkich w równym stopniu, ale być może potencjalnie nas dotknie w równym stopniu, nawet jeśli nie w tym samym momencie. Więc w tym sensie takie badania nad tym, jak budować taką tożsamość na takim najbardziej abstrakcyjnym, najbardziej takim ogólnym, jakby wszechogarniającym poziomie właśnie z wszystkimi ludźmi, to tutaj też można się do tego odwołać. I są badania, które pokazują, że to wiąże się na przykład z większą chęcią działania na rzecz spraw właśnie klimatycznych. Ale kolejnym źródłem, z którego można czerpać właśnie motywację do działania na rzecz sprawy, to jest powiązanie sprawy z wartościami moralnymi. Właśnie nie tylko taki interes materialny, nie tylko interes grupowy, ale taki interes związany, może nie, nawet nie interes, ale taka motywacja związana właśnie z pewnymi wartościami, które w literaturze różnie są jakby te badania nazywane. Są na przykład przez Lindę Skitkę badania nad przekonaniami moralnymi, czyli nad takimi absolutnymi przekonaniami na temat kwestii moralnych, że coś jest po prostu dobre, złe, nie podlega dyskusji, wymaga działania, jeśli jest zagrożone. I są badania, które właśnie pokazują, że ludzie, którzy mają takie przekonania moralne w kwestiach politycznych, częściej i chętniej się angażują. Przykładowe takie badanie w kontekście klimatycznym, gdzie osoby, które uważały, że zmiany klimatu są właśnie niesprawiedliwe, są sprzeczne z jakimiś podstawowymi normami, wartościami moralnymi, odczuwały większą złość w tej sytuacji i silniejsze intencje działania w przyszłości. Co wydaje mi się jest ciekawe, czy możemy to być może zaobserwować, jak patrzymy na aktywizm klimatyczny, że te kwestie sprawiedliwości, które niekoniecznie przez wszystkich muszą być uważane za jakby naturalne dla tego problemu, tak? Można by to przedstawiać ten problem bez odwoływania się do sprawiedliwości, ale z perspektywy tutaj psychologicznej, takiej motywacyjnej, odwołanie się do sprawiedliwości, do moralności w kontekście zmian klimatu wydaje się być dobrym kierunkiem działania. Tak, no i tutaj też widzimy, jak na przykład no, papież Franciszek, mówiąc o tej koncepcji grzechu ekologicznego, czy w ogóle odwołując, jakby tworząc, umoralniając kwestie okołoklimatyczne, próbuje właśnie używać tego mechanizmu. Dobra, ja to może, tak, czyli podsumowując, waga sprawy związana z deprywacją, tożsamością grupową, z grupą obcą, wspólną, nadrzędną, z całą ludzkością, wartości moralne. I teraz pytanie, czy to, że te wszystkie czynniki przyczynią się do postrzegania sprawy jako ważnej, jest wystarczające? No i jakby odpowiedź jest nie zawsze, czy nie do końca. Dlatego, że tak jak tutaj te różne ujęcia działań kolektywnych podkreślają, to, że wiele ludzi angażuje się na podstawie takiej strategicznej analizy kosztów i korzyści. Czyli nie tylko sam fakt, że coś jest ważne, ale musimy, wystarcza, żebyśmy chcieli się na rzecz tego zaangażować, ale musimy wierzyć, że to też jest możliwe do osiągnięcia. I że ten efekt, że ten wysiłek, który włożymy w to osiągnięcie tego celu, ma szansę się opłacić, tak? Że to nie będzie strata po prostu naszego czasu, zasobów i tak dalej. Więc takie kwestia poczucia skuteczności i tego nieoczekiwania sukcesu ma znaczenie, aczkolwiek to znaczenie może być takie bardziej, ten efekt może być taki bardziej zniuansowany. Więc po pierwsze to, co to ma znaczenie w kontekście działania kolektywnego, no to jest właśnie, ponieważ to jest działanie kolektywne, więc ma znaczenie takie zbiorowe poczucie skuteczności. Czyli poczucie, że nasza grupa, my ludzie, my Polacy, my kobiety, możemy poprzez wspólny wysiłek osiągnąć sukces, możemy rozwiązać tą trudną sytuację. I są badania, które pokazują, że takie przekonanie wiąże się faktycznie z większą chęcią zaangażowania się na rzecz sprawy. Ale jest też, nie chcę powiedzieć sporo badań, bo w ogóle nie ma zbyt aż tak dużo badań nad kolektywną skutecznością, ale są badania, które pokazują, że wcale to nie musi być aż tak zniechęcające, na przykład niskie poczucie skuteczności albo doświadczanie porażek. Tak? Coś, co normalnie w indywidualnym działaniu często zniechęca ludzi do dalszego angażowania się, na poziomie kolektywnym niekoniecznie. Tak? Czyli to postrzeganie tej zbiorowej skuteczności, nawet jeśli się wiąże z chęcią zaangażowania się, to albo nie wiąże się, albo się nie wiąże się w taki mniej spójny sposób niż na przykład ta waga, o której mówiłam wcześniej, albo się wiąże relatywnie słabo.
I tutaj warto wspomnieć o tym, z czego to może wynikać, bądź jak możemy o tym myśleć, o tej efektywności w kontekście działań, szczególnie na rzecz takich celów, które są bardzo oddalone w czasie i takie mają niepewne szanse, może nie niepewne, ale trudne do określenia szanse sukcesu. Więc to oczywiście nie dotyczy tylko zmian klimatu, ale też nierówności ekonomicznych, uchodźców i tak dalej. Więc to, co badania pokazują, to to, że oprócz posiadania takiego długofalowego celu, jakim jest po prostu rozwiązanie tego problemu, warto jest mieć też, i aktywiści mają też inne cele, takie bardziej krótkoterminowe, na przykład związane z tym, że zwiększamy świadomość problemu w społeczeństwie. Tak? Czyli nawet organizując demonstrację na rzecz klimatu, prawdopodobnie no nie rozwiąże to problemu zmian klimatu, natomiast być może przekona kolejne 20, 30, 150 osób do tego, że to jest problem i też trzeba ten problem zrobić. I w związku z tym zwiększenie tej świadomości już być może przybliży nas trochę do rozwiązania tego problemu. Być może zorganizowanie tej demonstracji spowoduje, że nasz ruch stanie się bardziej efektywny, że nabędziemy pewnych kompetencji, nauczymy się rozmawiać z ludźmi, nauczymy się przekonywać ludzi, nauczymy się organizować demonstracje, czyli po prostu nabędziemy, zbudujemy ruch, który będzie silniejszy i będzie lepiej działał w przyszłości. Być może pójście na demonstrację, nawet jeśli nie rozwiąże tego problemu, to da nam takie poczucie, że zrobiliśmy coś, co było słuszne, pokazaliśmy, jakie są nasze wartości, zademonstrowaliśmy to, na czym nam w życiu zależy i to też ma takie psychologiczne korzyści. I te realizacja tych celów po pierwsze jest bardziej prawdopodobna, tak, niż rozwiązanie dalekosiężnego celu przez to, że zrobimy jedną demonstrację. I w związku z tym też ma szansę zwiększyć nasze takie poczucie codziennej skuteczności w działaniu na rzecz długofalowych spraw. I tutaj dowody z badania, które faktycznie pokazały, że te dodatkowe cele, czyli budowanie ruchu czy ekspresja własnych wartości, mają znaczenie dla dalszego angażowania się na rzecz sprawy. I zanim jeszcze teraz Asi oddam głos, to jeszcze tylko chciałam podsumować to, co można by, co z tej badań psychologicznych nad rolą oczekiwania i szans sukcesu wynika dla mobilizowania się i motywowania w sytuacjach, w których właśnie te szanse sukcesu są albo niepewne, albo są po prostu niskie. Czyli z jednej strony można próbować podnieść wagę tych spraw. To znaczy jest taka tendencja, że jeśli coś jest dla nas ważne, to mamy niższy próg tego oczekiwania, tego sukcesu i dalej będziemy działać. Tak? Czyli możemy trochę kompensować niskie szanse sukcesu przez to, że jest bardzo ważna sprawa, przez moralne, żeby działać na rzecz tej sprawy, wtedy ludzie w mniejszym stopniu kalkulują takie zyski i straty wtedy, kiedy w grę wchodzi moralne działanie. Te długofalowe cele, tak jak już powiedziałam przed chwilą, możemy uzupełnić tymi krótkoterminowymi celami, które są łatwiejsze do osiągnięcia, łatwiej jest takie mieć poczucie skuteczności wtedy, kiedy nam się coś udaje zrobić z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, niż wtedy, kiedy mamy takie przed oczami po prostu długi maraton, który właściwie nie wiadomo, gdzie jest meta. Tu chcieliśmy zwrócić uwagę na takie ciekawe, niedawne artykuły, ten i jeszcze kilka, które się po nim ukazały, które wskazują na rolę czegoś, co się nazywa normy dynamiczne. Czyli można to zestawić z takimi normami absolutnymi. Powiedzmy, moglibyśmy powiedzieć, teraz, nie wiem, 30% ludzi angażuje się w, no nie pamiętam, może nie 30, ale 15% ludzi chodzi na demonstrację. To byłaby absolutna norma, ta, która w ogóle sugeruje, że tak naprawdę większość ludzi nie chodzi na demonstrację. Więc mówiąc komuś, że ej, chodź z nami na demonstrację, 15% ludzi chodzi na demonstrację, jest duża szansa, że właściwie możemy go bardziej zniechęcić niż zachęcić, ponieważ wysyłamy sygnał, że większość ludzi się w to nie angażuje. Ale jak powiemy, 15% ludzi chodzi na demonstrację, rok temu tylko 10% chodziło na demonstrację, dwa lata temu tylko 5% chodziło na demonstrację, to pokazujemy trend wzrastający, oczywiście jeśli on jest prawdziwy. Natomiast to, co ma szansę on bardziej wpłynąć na osobę, ponieważ ludzie ekstrapolują z przeszłości w przyszłość i widzą, że ten trend będzie się tylko, czy wnioskują, że ten trend będzie się utrzymywał, czy będzie się nasilał. I w związku z tym wyprzedzająco dołączają do pewnych działań, nawet kiedy te działania są w danym momencie niekoniecznie bardzo, bardzo jakoś popularne i rozpowszechnione w populacji. I ostatni
strategia, którą też można zastosować, to jest można w takiej sytuacji, kiedy na przykład mało osób jest zaangażowanych w naszą sprawę, podkreślić indywidualny wkład. Czyli w sytuacji, kiedy tysiące ludzi przychodzi na demonstrację, jedna dodatkowa osoba nie robi aż takiej różnicy. W sytuacji, kiedy 10 osób działa w grupie, jedna osoba robi bardzo dużą różnicę. I w związku z tym to poczucie tego, że ja sama mogę wprowadzić jakąś zmianę, jest większe i w tym sensie można się na tym skoncentrować wtedy, kiedy faktycznie działamy przy jakichś ograniczonych zasobach i ograniczonych możliwościach. I na końcu też w odniesieniu też do tego indywidualnego wkładu, to co jest ważne, o czym można warto pamiętać, to to, że różni ludzie mają różną wagę przypisują temu celowi, że nawet jeśli sprawa jest dla nas osobiście super ważna, my jesteśmy gotowi zrobić wszystko, no to takich ludzi jak my, szczególnie w sytuacji tych niepewnych szans sukcesu, nie będzie zbyt wiele. Natomiast prawdopodobnie będzie więcej osób, które będą mogły poświęcić trochę mniej, ale będą skłonne to zrobić, jeśli nie postawimy im progu bardzo wysoko. W związku z tym warto rozeznać, że tak powiem, możliwości czy gotowość motywacyjną osoby, która do nas, z nami chce się, nie wiem, zaangażować w jakąś sprawę, i spróbować dostosować działania, które proponujemy do tego, jakby do tej gotowości. Tak? To jest to, o czym mówiłam na początku. Tak? Czy ja jestem w stanie wykonać to działanie? Więc jak ktoś mi zaproponuje 30-godzinną pracę na rzecz klimatu tygodniowo, prawdopodobnie nie jestem w stanie. A jak ktoś mi powie, dobra, ile masz czasu? Masz czasu, nie wiem, 3 godziny być może tygodniowo. Dobra, mając 3 godziny możesz zrobić to, mając 1 godzinę możesz zrobić to, mając takie zasoby możesz zrobić coś jeszcze innego. Jest większa szansa, że wykorzystamy te zasoby, które mamy. I w ramach inspiracji tutaj jest na przykład kilka stron czy kilka książek. Jeszcze możemy dodać tak naprawdę takie opcje, które mi przyszły do głowy, które wymieniają właśnie więcej, czy może facylitują takie myślenie o kreatywnym wykorzystaniu zasobów ludzkich do aktywizmu, tak? Czy żeby to nie było tylko demonstracja, petycja i jest takie jeszcze trzecie. Demonstracja, petycja. Dobrze. To ja to może przeskoczę i oddam Asi głos. Nawet kontrolę nad moim slajdem. Tak, to świetna opcja. Tak, a jeszcze nawiązując do tego, na czym skończyłaś, co możemy robić w momencie, w którym nie wiadomo tak naprawdę, czy te nasze działania odniosą jakiś sukces, to warto jest sprawdzić. Straciłam tutaj widok na slajd, nie wiem dlaczego. O, jest, dobra, super. To warto też tak planować nasze działania, tak żeby były, takie, żeby realizacja tych naszych celów związanych ze zmianą społeczną była spójna z naszymi indywidualnymi celami. I w tym wypadku wydaje się, i na przykład właśnie w kontekście klimatu, można pokazywać taki, i wydaje mi się, że też niektóre grupy zaczynają to robić, to znaczy pokazywać taki zakład Pascala w kontekście klimatu. To znaczy możemy założyć, że wydarzy się, bo wciąż, chociaż już coraz mniej osób wątpi w to, czy albo kiedy katastrofa klimatyczna się wydarzy. Natomiast można przedstawiać te różne małe korzyści, które wynikają z przechodzenia na taki tryb życia, który będzie bardziej sprzyjający klimatowi, czyli na przykład właśnie mniejsza konsumpcja, czyli mniej konieczność mniejszego, jakby mniejszej pracy albo mniej podróży, ale taka możliwość większej lokalności. No po prostu tak, żeby przedstawiać te różne cele czy te zachowania, do których chcemy zachęcić osoby, jako coś, co i tak one czego pragną w swoim życiu. Natomiast teraz to, o czym chciałabym krótko powiedzieć, to w jaki sposób możemy podtrzymywać zaangażowanie, bo to wszystko, o czym wcześniej Kasia mówiła, to były te różne kwestie, które sprawiają, że coś się w nas budzi i postanawiamy rozpocząć
działanie na rzecz jakiejś sprawy. Też w ankiecie, którą wcześniej Państwu przesłałyśmy, kilka osób powiedziało, że mają Państwo takie doświadczenia, zaangażowania, czy to na rzecz klimatu, czy to na rzecz innych spraw. Także pewnie dobrze Państwo się odnaleźliście w tych różnych mechanizmach, o których Kasia mówiła wcześniej. Natomiast ja teraz chciałabym krótko powiedzieć o tym, co sprawia, że można podtrzymać zaangażowanie w sytuacji, jeśli, no właśnie, spotykamy się z różnymi porażkami po drodze, nie mamy tych sukcesów mimo dużego wysiłku, widzimy, że wciąż dużo mniej osób niż byśmy chciały angażuje się w te, na rzecz tych spraw, no albo właśnie doświadczamy jakoś tak dużo negatywnych emocji i cały czas w nich jesteśmy, że już w którymś momencie bardzo się nimi męczymy, a wreszcie możemy nawet doświadczać wypalenia w tym działaniu. Natomiast tutaj dużo w tej literaturze poświęconej psychologii działań zbiorowych poświęca się uwagi negatywnym emocjom. Natomiast my jakiś czas temu chciałyśmy sprawdzić, czy aby na pewno tak jest, że to są głównie negatywne emocje, które sprawiają, że ludzie nie tylko angażują się, ale także utrzymują swoje zaangażowanie. No i tutaj jest przykład Edwarda Snowdena, który oczywiście dowód anegdotyczny, który zaraz poprzemy danymi empirycznymi, który mówi, że czuje się dobrze w swoim doświadczeniu jako człowiek, jeśli wie, że mimo tego, że dzięki swoim działaniom, które są dla niego jakimś dużym narażeniem się na trudną sytuację w związku z ujawnieniem tych dokumentów, które ujawnił, że może się do czegoś przydać i że sprawia to, że czuje się dobrze w swoim, tak, że czuje się dobrze. Jest też cały szereg badań, które pokazują, że zaangażowanie w działania zbiorowe może wywoływać emocje takie jak duma, może dawać nam poczucie sensu czy przynależności do grupy. Może wreszcie też dawać takie poczucie skuteczności, które sprawia, że doświadczanie negatywnych zdarzeń mamy. To, że doświadczamy negatywnych zdarzeń, takich jak na przykład to, że usłyszymy jakiś seksistowski żart, możemy w momencie, w którym zareagujemy, możemy doznawać wyższego poczucia dobrostanu. No i chciałam tutaj trochę powiedzieć o badaniach, które przeprowadziłyśmy kilka lat temu w kilku różnych grupach, gdzie sprawdzałyśmy to, w jaki sposób to, że ludzie angażują się w działania na rzecz ważnych spraw, sprawia, że czują się. Jak to wpływa na chęć późniejszego zaangażowania na rzecz tej sprawy? Także tutaj z jednej strony patrzyłyśmy, na ile dana sprawa jest dla kogoś ważna, na ile chce się poświęcać, z jednej strony brać udział w różnych działaniach, a z drugiej strony na ile ta osoba jest skłonna do takiego abstrakcyjnego poświęcenia i na ile właśnie wzrost poczucia znaczenia czy duma wpływają na to poświęcenie. Sprawdzałyśmy też, czy te efekty pozytywnych emocji będą silniejsze niż te emocje negatywne, o których była mowa wcześniej, czyli frustracja, oburzenie czy takie poczucie utraty znaczenia, akurat tutaj związane z działaniami rządu czy ogólnie sytuacją społeczną. No więc to były badania, które przeprowadziłyśmy, to było w sumie 6 badań, które pierwsze badanie było wśród osób, za które były zaangażowane w działania partii Razem, później miało się bardzo duże badanie z osobami zaangażowanymi w Komitet Obrony Demokracji, 2 badania podczas strajku kobiet i czarnego protestu, 1 wśród osób, które protestowały w Puszczy, jeszcze tutaj brakuje obrazka, który by pokazywał, że jeszcze 1 badanie przeprowadziłyśmy wśród strajkujących lekarzy w trakcie protestu rezydentów.
Więc na początku pytałyśmy, jak ważne te sprawy i jak ważna ta sprawa, wartości związane z tą sprawą są dla tych osób. Potem pytałyśmy, jak zaangażowanie na rzecz tej sprawy sprawia, że się czują. I na ile byłyby właśnie albo gotowe się zaangażować w jakieś właśnie, nie wiem, czy podpisywanie petycji, czy zbieranie podpisów, albo znieść intensywne cierpienie, albo odrzucenie ze strony bliskich. No i też pytałyśmy o to, jak działania rządu sprawiają, że te osoby się czują, na ile czują upokorzenie, brak szacunku, czy brak znaczenia. No i okazało się bardzo spójnie w tych wszystkich badaniach, że to, na ile waga, na ile dana sprawa jest dla nas ważna, prowadzi do wzrostu poczucia znaczenia, jeśli się w tej sprawie angażujemy, a to z kolei prowadzi do tego, że ludzie chcą poświęcać się na tej sprawie. Ciekawe, te wszystkie negatywne emocje nie miały tak dużego znaczenia, że bardzo i jeżeli chcemy utrzymać zaangażowanie tych osób w nasz ruch, w działania na rzecz sprawy, która jest dla nas ważna, warto jest dbać o te pozytywne znaczenia i sprawić, żeby to było na tyle wzmacniające, na ile jest to możliwe. Tak, ten mechanizm, o którym teraz powiedziałam, też udało się nam zreplikować podczas badania, które przeprowadziłyśmy niedługo po strajku nauczycielek i nauczycieli wiosną zeszłego roku. Jak pewnie Państwo pamiętacie, olbrzymi strajk, większy od bardzo dawna strajk. No i tutaj pytałyśmy osoby, które chciały się które strajkowały, jak się czuły podczas tego strajku i czy mają gotowość zaangażować się w strajk jesienią 2019 albo w inne formy protestu. I tutaj znowu też potwierdziło się, że im więcej znaczenia, poczucia znaczenia czerpały osoby z udziału w strajku, tym bardziej chciały się dalej angażować. Niestety do strajku nie doszło, więc tutaj bardzo dużo tej energii społecznej no niestety zostało zmarnowane. Tak, no tutaj też już powiedziałyśmy, to tutaj nie będę może powtarzać tego, co motywuje zaangażowanie na rzecz sprawy, natomiast warto naprawdę pamiętać o tych pozytywnych uczuciach i motywacji wewnętrznej, bo jest to nieocenione źródło energii. No i też muszę powiedzieć, że z mojego własnego doświadczenia się brałam udział w proteście kolejkowym w związku z ustawą, która jest prawdopodobnie w tej chwili procedowana. No i w momencie, w którym wróciłam do domu po tym pierwszym doświadczeniu protestu od bardzo dawna, no ilość pozytywnych emocji była prawdopodobnie najwyższa w stosunku do tego, jak się czułam przez cały ostatni miesiąc. Tak, pojawia się jeszcze Kolejna rzecz i myślę, że to jest bardzo istotne pytanie w kontekście aktywizmu klimatycznego. Na ile straszyć i na ile lęk jest tym źródłem motywacji, na którym powinniśmy się opierać w naszych działaniach? Wydaje się, że pewien poziom lęku może być motywujący, natomiast jest to takie narzędzie, z którym trzeba bardzo się ostrożnie i wyważenie obchodzić, bo bardzo łatwo można przesadzić i są takie sytuacje, w których, nie wiem, czy Państwo tak macie, ja na przykład tak czasem mam, że przeglądam wiadomości i widzę jakieś bardzo przerażające informacje i czuję, że po prostu nie jestem w stanie pomieścić w sobie tego lęku i po prostu przechodzę dalej. Także szalenie ważne w tym kontekście jest to, żeby pokazywać bardzo konkretne narzędzia, że okej, boimy się, no i tutaj jest ten przykład z koronawirusem, że w tej chwili mamy do czynienia z pandemią, z czymś, z wrogiem, który jest
no, niewidoczny. Mamy do czynienia z sytuacją, która budzi w nas mniejszy lub większy, ale raczej większy lęk. Natomiast wiemy bardzo dobrze, że co jako jednostki możemy robić. No i tutaj znowu, tak jak ja mówiła o tym, żeby dawać ludziom takie narzędzia do działania, które będą adekwatne do ich możliwości, tutaj nie. Warto jest sprawić, żeby ludzie, w których wywołamy pewien poziom lęku, żeby dać im również możliwość rozładowania go w taki sposób, który będzie konstruktywny. Nie w taki, że po prostu tutaj zamkniemy, zasłonimy oczy, uszy i najlepiej nic nie będziemy o tym mówić, tylko żeby po prostu dać taki sposób, który będzie bardziej konstruktywny. Też pojawia się takie pytanie, czy w ogóle protestowanie działa. Jest to bardzo ciekawe badanie. Tutaj mogą sobie Państwo później zobaczyć ten film, które próbuje odpowiedzieć w eksperymentach, no, w taki naturalny, jest to naturalny eksperyment. Porównano efekt protestów, które wydarzały się w dni deszczowe, z efektem protestów, które wydarzały się w dni słoneczne i były w związku z tym bardziej liczne. Natomiast były to te same sprawy. No i okazało się, że im większe protesty, tym były one bardziej skuteczne i dlatego też możemy powiedzieć, że no cóż, im więcej uda się nam osób zachęcić do przyjścia na nasze wydarzenie, tym lepiej. Prawdopodobnie też dlatego te wszystkie protesty, które bazują na pozytywnych emocjach, które też są taką okazją do zabawy, ostatnio też widzimy coraz więcej tego rodzaju w przestrzeni publicznej, coraz więcej tego rodzaju demonstracji, mają szansę też zachęcać ludzi do uczestnictwa, a co za tym idzie, do większego wpływu. Widzę, że tutaj z naszym czasem nie jest jakoś świetnie, także ja tutaj przeskoczę troszkę i powiem tylko krótko o tym, jak aktywizm społeczny wygląda z perspektywy obserwatorów. Bo jak Państwo pewnie wiecie, no aktywiści nie zawsze są postrzegani super pozytywnie i tutaj na pewno są Państwo w stanie wymienić trochę różnych przekonań na temat aktywistów, które się pojawiają. Natomiast na pewno wiemy, że że mniejszości mają duży wpływ na opinię większości i spójna i zdecydowana mniejszość może świadczyć o tym, że zdanie większości jest nieprawdziwe. I tutaj chciałabym Państwa też zaprosić do kolejnego małego quizu i wkleję, czy uda mi się to zrobić? Wkleję do czatu link do też takiego, do tego survey Menti, jakby mogli Państwo tam pójść. Jest tam pytanie o to, oczywiście to zmienić. Mogę zmienić slajdu. O, dobrze, już dobra. To jest pytanie o to, jaki procent grupy może zmienić normę odnośnie zachowania. I zaraz zobaczymy, jaki będzie wynik. A dobrze, mamy link do. I tutaj mamy link, wklejam też do czatu link do odpowiedzi. Teraz zobaczymy, jak Państwo myślicie, jaki procent to musi być? Aha. Dobrze, czy ktoś jeszcze chce? To jeszcze poczekamy momencik. Mhm.
Tak, tutaj odpowiadając w międzyczasie na komentarz pana Tomasza, rzeczywiście tak jest, że w momencie, w którym mamy taki permanentny przekaz lęku, to może doprowadzić do zobojętnienia czy dysocjacji. Także tutaj rzeczywiście no, bardzo trzeba z tym lękiem uważać. No dobrze, to mogą Państwo sobie zerknąć na te odpowiedzi. No i większość zdecydowana Państwa, to znaczy 7 osób, uważa, że wystarczy 5%. I generalnie tutaj rozumiem, że 11 osób, no prawie połowa osób, które wzięły udział w tym drugim quizie, uważa, że no, do 5%. No są Państwo optymistami, bardzo się cieszę, to jest bardzo w cenie, szczególnie w obecnych czasach. Natomiast no, te badania, do których się tutaj odwołuję, mówią, że to między 25 a 30% jest tą liczbą, która umożliwia zmianę normy dotyczącą zachowania. Tutaj, jeśli byliby Państwo zainteresowani, czekajcie, znowu nie mogę zmienić. A, tak. Tutaj jest przypis do tych badań. Bardzo Państwa zachęcam do lektury, bardzo są to też ciekawie przeprowadzone badania, więc można się zawsze tutaj kłócić, czy były przeprowadzone idealnie, natomiast no, myślę, że tak czy siak daje to pewną nadzieję. Szczególnie w obliczu tych informacji, które mówią, że no, w Polsce blisko 90% osób uważa, że zmiany klimatu są bardzo istotnym problemem. Więc mamy też już na czym bazować w tych naszych działaniach. O, tak. To Kasia, bardzo dziękuję za zmianę slajdów. Tutaj widzę, że utraciłam moją kontrolę. Nieco. Tak, no więc też wiemy, że aktywiści mogą być źródłem inspiracji i są to też bardzo ciekawe badania Panosa Mitkidisa, które pokazują, że ludzie, którzy obserwują na przykład ekstremalne religijne poświęcenie, mają skłonność do bardziej moralnych zachowań. No i tutaj też myślę, że możemy znaleźć pewną paralelę i to w ogóle myślę, że byłyby ciekawe badania, które moglibyśmy przeprowadzić, które by, gdzie można byłoby popatrzeć na aktywistów, którzy angażują się w takie ekstremalne działania, takie na przykład jak próba blokady kopalni albo no, takie różne działania Greenpeace'u, które są no, dosyć radykalne i też z jakimś narażeniem swojego życia. Na ile to wpływa rzeczywiście na zachęcenie do działań? O, tak. Co też i inne badania z kolei mówią, że w momencie, w którym mamy bardziej pozytywne postawy wobec aktywistów na rzecz środowiska czy klimatu, jest to też bardziej związane z chęcią zaangażowania. No i też wiemy o tym, że w momencie, w którym mamy osoby, które poświęcają się na rzecz wspólnego dobra, osoby te są często obdarzane większym zaufaniem i przyznawany jest im wyższy status w grupie, czyli na przykład mają większą moc zmiany norm. Z drugiej strony jest niestety tak, że tak jak wcześniej też mówiłyśmy o tym, jest sporo negatywnych przekonań na temat aktywistów. No i na przykład część z nich dotyczy tego, że są oni motywowani partykularnym interesem, a nie dobrym wspólnym. No i szczególnie tak się może wydarzyć, kiedy grupa argumentuje za zmianą status quo, kiedy jest mała, kiedy ma stosunkowo niski status społeczny albo jest no,
grupą spoza grupy naszej. No więc w tej chwili niestety wydaje mi się, że przynajmniej w części aktywiści klimatyczni no, argumentujący za bardzo zmianą status quo, która no, jest konieczna na podstawie tego, co wiemy, no niestety tutaj się pojawiają bardzo różne negatywne opinie, co też Państwo pewnie świetnie, z czego sobie zdajecie sprawę. No i tutaj mogą Państwo zobaczyć taką tabelę, w której przedstawia się 30 najczęściej wymienianych cech opisujących typowe feministki i typowych działaczy na rzecz środowiska. No więc tutaj tak, typowe feministki no, nie myją się i są rozzłoszczone albo zachowują się jak mężczyźni, a typowi aktywiści klimatyczni no, też się przytulają się do drzew, są hipisami, którzy również się nie myją. Tak więc ewidentnie tutaj w tej próbie higiena była bardzo istotnym aspektem i istotną wartością. To zresztą ciekawe, tak teraz sobie pomyślałam, że w naszych badaniach dotyczących tego, w jakiego rodzaju działania ludzie chcieliby się zaangażować związanych z klimatem, no jest skracanie pryszniców, więc tutaj przypadek nie sądzę. Dobrze. Jeszcze jest taka ostatnia rzecz, czyli to, że osoby, które są takimi moralnymi nonkonformistami, które postrzegane są jako moralnie wywyższające się, są generalnie bardziej negatywnie oceniane i ludzie w związku z tym chcą mniej z nimi współpracować. Dlatego też ważne jest, żeby w naszych działaniach, jakkolwiek jesteśmy, możemy być przekonani o słuszności naszych przekonań, tutaj absolutnie nie zachęcam do tego, żeby nie być przekonanym o słuszności swoich przekonań, tylko żeby starać się komunikować to w taki sposób, który nie będzie zagrażający dla osób, które na przykład jeszcze nie zdążyły poznać norm, które obowiązują w naszej grupie, albo no, nie wiedzą jeszcze wszystkiego na temat klimatu, weganizmu lub jakiejkolwiek innej sprawy, na rzecz której działamy. Kasia, chcesz jeszcze powiedzieć tutaj o tej agresji? Nie, to jest jakby koniec, tak? Już naszego... No to nie będziemy się tutaj bardzo nad tym rozwodzić, częściowo dlatego, że też nie mamy czasu, ale też częściowo dlatego, że jest to bardzo dobrze ten fenomen uchwycony w tej krótkiej prezentacji Eriki Chenoweth, którą Państwu wysłaliśmy w ramach materiału. Ale warto taki temat, to jest w ogóle bardzo duży, osobny temat, jak kogoś z Państwa to interesuje, to też w tej naszej książce jest cały rozdział poświęcony percepcji przemocowego zaangażowania politycznego i skuteczności i motywacji, które leży u podłoża zaangażowania się w przemoc polityczną, więc to jest jakby no, zbyt duży temat, żeby się tutaj, więc tutaj jest bardziej tylko chcieliśmy zasygnalizować, że taka kwestia jak użycie przemocy na rzecz sprawy, no jest jakby, że tak powiem, odradzana z dwóch powodów. Po pierwsze, znaczy właściwie to jest ten sam powód, ale może zilustrowany w dwa sposoby. Znaczy badania takie eksperymentalne, które pokazywano osobom badanym aktywistów działających w sposób przemocowy bądź nieprzemocowy na rzecz nawet tej samej sprawy, pokazują, że osoby, które są jeszcze niezaangażowane, bardzo szybko dystansują się od przemocowych, agresywnych aktywistów, nie tylko od nich, ale też od sprawy, którą oni reprezentują, nawet jeśli to jest sprawa, która wcześniej budziła ich sympatię i zrozumienie, czyli nawet jeśli to byli, nie wiem, antyfaszystowscy aktywiści, w momencie, kiedy zaczynali używać przemocy, osoby oceniały je gorzej niż ich tak naprawdę sprawa, z którymi, czy grupa, z którą oni walczyli. A więc w tym sensie to po prostu uderza w efektywność działania aktywistów w momencie, kiedy już zaczynają używać oni przemocy w odniesieniu przynajmniej na pewno takich osób o początkowo neutralnych bądź niezaangażowanym stanowisku. I tutaj właśnie chcieliśmy podkreślić szczególnie te badania prowadzone przez Stefan i Chenoweth, bo one są
w tym sensie imponujące, jeśli chodzi o zakres, ponieważ to, co one zrobiły, to przeanalizowały chyba 300 kampanii politycznych w trakcie, ponad 300, w ciągu XX wieku, ze względu na ich skuteczność, w zależności od tego, czy kampania była przemocowa bądź nieprzemocowa. I to, co pokazało, to to, że te kampanie z użyciem przemocy były praktycznie dwa razy mniej skuteczne niż kampanie bez użycia przemocy. Jednym z głównych powodów, dla których te nieprzemocowe, pokojowe kampanie były skuteczniejsze, to jest jakby ilość osób, które były w stanie zmobilizować na rzecz tej sprawy. I właśnie ta masa ludzi, które były skłonni dołączyć do pokojowej, ale nie do przemocowych działań, decydowała w wielu sytuacjach o ich większej skuteczności. Więc tak jak mówię, to jest bardzo szeroki temat i bardziej tego po prostu chcemy zasygnalizować na wypadek, jakby się Państwo spotkali z jakimś być może aktywistą, który zachęca do tego, żeby sięgnąć po bardziej radykalne metody. No to, że zawsze warto na pierwszym kroku podesłać mu ten artykuł i wydaje się, że... I też podeślemy książkę, nie wiem, czy my w tych artykułach, w tych materiałach podesłałyśmy link do tej książki tego aktywisty z Serbii, bo on tam też bardzo dużo pisze o przemocy i alternatywnych, bardziej kreatywnych strategiach, które można zamiast tego zastosować. Dobrze, to... no to właśnie, podsumowując, to jest to podsumowanie bardziej tej części dotyczącej percepcji aktywistów. Czyli że z jednej strony aktywizm ma dużą moc do tego, żeby zmieniać rzeczywistość, wpływać na postawy, nawet wtedy, kiedy jest... kiedy to jest działanie mniejszości, bardzo małej, nielicznej grupy, dalej są pewne mechanizmy, za pomocą których mniejszości mogą wpływać na większość, zmieniać ich postawy. To, co jest ważne, to to, żeby, czy takie wyzwania, z którymi aktywiści mogą się spotkać, to jest właśnie przekonanie tej większości, że działają na rzecz interesu wspólnego, a nie swojego indywidualnego, partykularnego. No i też tutaj taki silny przetarg między takim byciem bezkompromisowym idealistą, który po prostu wierzy w swoje wartości i nie chce ich poddać żadnym właśnie przetargom czy kompromisom, a takim społecznym pragmatyzmem, który no, siłą rzeczy wiąże się z tym, czy pojawia się ten przetarg wtedy, kiedy chcemy wpłynąć na większość społeczeństwa, no, która zdecydowanie nie jest bezkompromisowa, składa się z samych bezkompromisowych idealistów. Więc w tym sensie takie zniuansowana analiza tego, jak odbierani są aktywiści, wydaje się, że tutaj też jest bardzo użyteczna.